Jestem u Wojtka po Polifoskę. Wspólnie zamówiliśmy, tak naprawdę na kilka osób zamówiliśmy jedno auto. Także zawsze się mówi: o panie, to się nie da z sąsiadem zamówić nic na spółkę, tu proszę. Biorę dla siebie 6 ton, dla mojego sąsiada biorę 6 ton i tutaj Wojtek też ma dla siebie i tam jeszcze dla kogoś. Także wzięliśmy jedno auto Polifoski 7 na kilka osób, na kilka gospodarstw. Ja dzisiaj, korzystając z tego, że u nas popadało i kosić się i tak nie da, więc przyjechałem odebrać to. Odebrać towar. Ale Wojtas to ma tu piękny rzepak. Ja pierniczę. No temu to tutaj sypie. Kurde. Aż chce się patrzeć. Aż się po prostu chce patrzeć. Piękny, równy łan. Macie, napawajcie się tym widokiem. A na przyczepę takiej Polifoski, jak ładowaliśmy, bo to oczywiście różne są worki, różnie ten nawóz się zachowuje, ta granula w worku, ale takiej Polifoski to na przyczepę 24 worki śmiało można by naładować. Znaczy śmiało, no wejdzie po prostu, także 12 ton nawozu można by przewieźć. Już na miejscu, tu dla znajomego, dla sąsiada Polifocha, a tu do mnie dojechała w ostatnim momencie. Teraz tylko tutaj do góry ciabarachnę, folię i będzie gotowe. To jest najlepsza opcja na murki oporowe. A jeden minus jest taki, że dosyć drogie, nawet bardzo drogie, no ale życie, jak to mówią. Ciągle to czytam w internecie. Panie, na biednego nie trafiło. Fredziuś, a ty gdzie, gościu? Drugi wjazd z kombajnem na to samo pole, co ostatnio. Troszkę dzisiaj jakby się bardziej kurzy, chociaż teraz tego nie widać. Wcześniej jak jechał, to tak się w miarę nawet kurzyło. Natomiast teraz nie. Nie wiem, Kazik miał sobie nawigację włączyć, nie wiem czemu nie włączył. Podniosłem trochę szerzej z tyłu odsieczkarni ten ogon, jak to się nazywa w ogóle fachowo, nie wiem nawet. Troszkę skręciłem rozrzutnik plew. O, i tak to w miarę idzie. Teraz będziemy mieli... Z Grzesiem chodzimy, patrzymy, czy nie ma żadnych wysypanych nasionek rzepaku. Tak naprawdę teraz nie wiadomo, gdzie tego szukać przez ten rozrzutnik plew. Jaką trawą? Ty gdzie ty tu trawę widzisz? To nie jest trawa, to jest rzepak pocięty, łodygi. Ale nic tak nie widać, żeby gdzieś tam gubił. Już tu chodzimy i patrzymy i nie widzimy. Muszę weź teraz tu znajdź nasionko rzepaku w tym wszystkim. Nie da się znaleźć. Ale ty masz brudny jesteś znowu, gdzieś tą gębę umazał. Nie wiesz, no właśnie. Widać, gdzie jest bardziej przyfaćkany, przypalony, nie wiem, bardziej dojrzały rzepak. Na górce jest bardziej, tam widzicie dalej jest dołek, jest bardziej zielono i to takie są miejsca. Ładniejsze, gorsze. Ała, kogut się pali, ale będziemy wszystko wskazywało na to. No tak, znaczy kombajn jedzie, a kogut na kombajnie. Widzisz, mruga, pomarańczowe światełko. No to dobrze. To jest kogut, tak się mówi na, na tą lampkę. Kogut. Kogut, dziwnie, nie? No tak. Kogut. Tak, jeden zbiornik mamy. Wszystko wskazuje na to, że gdzieś tam plon koło 4 ton. Są? Ale tutaj, wiesz co, tu była ścieżka. Tu była ścieżka. A to pszenica jakaś się ostała. I no wszystko wskazuje na to, że będziemy, aha, mówiłem, plon koło 4 ton, czyli dobrze, naprawdę dobrze, jak na ten rok, nie ma co narzekać, ale to co my tu mamy skoszone, 3 hektary, 4 może, więc to takie, wiecie, równie dobrze, tu jest 20 hektarów, więc równie dobrze do końca może być ponad 4 tony, a równie dobrze może być 3 tony, więc to takie tam na razie nie ma co gdybać za wiele, natomiast wilgotność znowu 10%, także dojedzie, wysypie i kończymy, bo to jest bez sensu takie koszenie. To tam ani to przyjemne, ani fajne. Włóczczyn zielonych nie widać, żeby gubił.
Więc no więc jakby to nie jest, powiedzmy, jakoś tam, nie wiem, mega za wcześnie. Chodź, Grzesiu, pomalutku, ja nigdzie ci nie ucieknę. Chodź, pomalutku. Natomiast, no i nie wiem, czy... No u nas wczoraj jeszcze popadało, znaczy w nocy popadało. Niedużo, bo tam 0,7 litra. O, 0,7, to akurat przy tej ilości deszczu to też nie może być przypadek, że akurat 0,7 spadło. Natomiast, no, taka pogoda dzisiaj, o, jak widzicie, wiatr co prawda wieje. No i rzepak tak się tu prezentuje. Tutaj akurat ładny, zielony, ale też się trafiają takie badyle brązowe. Zresztą wiecie, tak naprawdę czy ściernisko jest zielone czy brązowe, to tam ma drugorzędne znaczenie. Ważniejsze jest to, co leci do zbiornika, bo może mieć ściernisko zielone i mieć 3 tony, a można mieć ściernisko brązowe, spalone i mieć 4 tony, więc to takie tam... Wszyscy byśmy chcieli, żeby było zielone, zdrowe i tak dalej, no ale jak to nie ma odzwierciedlenia w plonie, no to w duszy, jaki ona może mieć i kolor sraczkowaty tak naprawdę. I widzicie, no nie ma tu jakiś tam, o tu jest jedna taka niedojrzała łuszczyna, natomiast ogólnie nie widać zielonych łuszczyn. Jedzie, no. Zaraz ja do dziadka zadzwonię, że kończymy. Mam wrażenie, że motowidła Kazik ma ciut za nisko. No ale niech weryfikuje, niech jedzie. Także będziemy kończyć ten biznes. Na dziś znowu. No i dobra. Odpuszczamy rzepak. Prawdopodobnie zobaczymy jeszcze, jak to będzie, jaka będzie pogoda, ale prawdopodobnie ściągamy stół do rzepaku. No. No i trzeba. I będziemy myśleli, żeby wjechać w pszenicę, nie? No. Może z pszenicy spróbujemy skosić. No i zobaczymy, ile będzie. Po nawigacji skoszone jest 80 arów. 80 arów i zobaczymy, ile będzie na wadze. Nie, że... Uch, ty! Ciągnik waży z nami 9... Może będzie jutro pszenica. Jutro może pszenicę. Zbiór, kombajn... Co ja opowiadam? Jeszcze raz. Ciągnik z nami dwoma na pusto z przyczepą waży 9600 kg. Tam jest 80 arów, więc zobaczymy ile wyjdzie z tych 80 arów. Ale to tak jak mówię, to jest tam, mamy skoszone może 3, może 4 hektary. Nie, nie mamy tyle skoszonego tam. 3 hektary to jest pewnie maks, co mamy. To, nie, może 4, dobra, 4 hektary mamy skoszone, więc do 20 hektarów jeszcze daleko i jeszcze się może dużo zmienić. Także nie ma co ani piać euforią, jeżeli wyjdzie dużo, ani jakoś tam się załamywać, bo jeszcze może się wiele zmienić. Wy może tego nie widzicie. 12. O, teraz spadło. Było 12600, jest 12580. O, 12600. Czyli mamy 3 tony. 3 tony na przyczepie. Z 80 arów. 3 tony z 80 arów. Także nie ma szału. Nie ma szału. No ale nie jest źle, nie ma co narzekać, no bo tam ponad 3,5 tony powinno wyjść z hektara, także. Także jest git. Trzeba. Szybkie przezbrojenie. Pszenice, w zboża ogólnie. Powiem wam tak. Ściągnięcie tego stołu to jest 15 minut, nie? To jest maks. Ale założenie to już jest kupa nerwów i kupa czasu. No i dobra. Także zaraz lecimy. Rozczepiamy się na header, na wózek, ale chyba już dzisiaj nigdzie nie będziemy jechać. Chyba, że po prostu przeprowadzimy sobie kombajn. Tak jak wspomniałem, header już na wózku. No i czekamy do jutra, zobaczymy co będzie, czy popada, czy nie popada. Jak nie popada, to wyjedziemy jutro w pszenicę. A jak popada, no to co? Ten tyłka nie będziemy nigdzie ruszać, bo to bez sensu. Nie dlatego dzisiaj nigdzie nie zaprowadzaliśmy ani kombajnu, ani headeru, bo mamy możliwość postawienia sobie tam na noc. Natomiast pogoda jest troszkę niepewna, więc nie będziemy tutaj w żaden sposób na razie kombinować. O, kurczę, bramki chłopców. Na razie nie widzę żadnego, tak żeśmy rozmawiali, jakiegoś negatywnego efektu ściągnięcia tutaj tych przedłużek ślimaka. One tu były i powiedzmy tak dotąd sięgały z jednej i z drugiej strony. No i jakichś pozytywnych chyba też nie.
tak szczerze mówiąc. Co prawda w tym roku nie podnieśliśmy ślimaka do góry, bo na rzepak zazwyczaj troszkę unosiliśmy go do góry. W tym roku nie. No tam ze 3-4 razy pewnie gdzieś tam troszkę się przypchał. No ale to tam jeszcze to jest ściernisko, te badyle są zielone, więc tak jak wspomniałem, rzepak mam dobrze ubezpieczony na dość wysoką kwotę, więc jakby... No nie jest tak do końca, że się nie boję gradobicia, bo zawsze, no zawsze szkoda po prostu. Natomiast no, ubezpieczony jest i nie mam zamiaru na razie suszyć. Jest jeszcze stosunkowo wcześnie, dzisiaj jest, nie wiem, 26 chyba, czy 5 lipca, więc nie jest tak, że już za chwilę wrzesień się zbliża i musimy kosić na gwałt. Więc spokojnie, niech to sobie... Tym bardziej, że jeszcze to wcale nie jest dojrzałe, tak żeby to już było wszystko dojrzałe i po prostu nie dało się kosić, bo pogoda się pierdzieli, no to pewnie bym kombinował i suszył. No, a że jest jak jest, w sensie, że jeszcze po prostu to nie, rośliny nie są dojrzałe, no cały rok się dba, chroni i tak dalej, a wtedy my na siłę byśmy chcieli kosić, no to tak mówię, no... Wszystko ma swój czas. My też kiedyś będziemy dojrzali albo przejrzali, więc no, trzeba po prostu poczekać i już tak nie powiem, trochę serce boli, jak dookoła widzę kombajny, no, ale kurczę, tam jedno gospodarstwo kosi, no kurzy się z daleka. Dalej drugie kosi, no kurde, kombajn z jednej strony pola, nie ma żadnego wiatru, widzicie, a kurz jest z drugiej strony pola, tak się kurzy. No u nas nic, no nie wiem, czy oni desykowali, czy nie. Co prawda znam historię desykacji, gdzie po 6-7 dniach ludzie wjeżdżają, co jest dla mnie kompletną głupotą, ale każdy sobie robi jak uważa, nie mi tam oceniać i osądzać. Zresztą może jakieś tam swoje oceny mam, ale niech sobie robią jak chcą, jeżeli uważają, że tak jest dobrze, to co ja tam mam się mądrować, niech sobie robią. Także no my robimy dzisiaj wcześniej przerwę, chociaż nie wiem czy to jest wcześniej, bo już jest pewnie w 7:30, koło 8:00, no nie, w 7:30 gdzieś. Więc no idę pozamykać jeszcze i... No i na jutro się wybieramy na pszenicę. Może wjedziemy najpierw w Foxa. No tak prawdopodobnie wjedziemy w Foxa najpierw. Także to tyle. Trzymajcie się. Cześć.